Jak tobie, ale mi ta opowieść dostarcza dużo adrenaliny. Niesamowita treść. Bardzo cię proszę, powiedz, co było potem. W takim razie za chwilę usłyszysz dalszy ciąg tej historii. Urianin z niskiej kasty o przeciętnym czubie łagodnie obudził Corsona. Musisz się przygotować do ceremonii, człowieku Corson, powiedział. Zaprowadził go do umywalni, której urządzenia nie były przystosowane do potrzeb ludzi. Woda miała okropny zapach chloru i Corson używał jej bardzo oszczędnie. Zdołał jednak umyć się i ogolić. Następnie Urianin ubrał go w żółtą tunikę, podobną do tej, jaką sam nosił. Chociaż najwyraźniej została ona przygotowana dla Corsona, rękawy były trochę za krótkie, a tren za długi. Prawdopodobnie krawiec nie miał większego pojęcia o anatomii człowieka. Urianin zaprowadził Korsona do stołówki, gdzie się posilił. Metabolizmy ludzi i Urian różniły się tak bardzo, że pożywienie jednych było trucizną dla drugich. I Korson z nieufnością odnosił się do tego, co mu podano. Lecz wielkie ptaszysko uspokoiło go. To prezentacja jaja, człowieku Korson, odpowiedział uroczystym tonem. Gdy Corson zapytał go o ceremonium... – Jakiego jaja? – zapytał Corson z pełnymi ustami. Wydawało mu się, że z Urianinem jest coś nie w porządku. Z jego dzioba wydobyły się pogdakiwania, które Korson wziął za przekleństwa albo może za rytualne formułki. – Wielce, czcigodne, błękitne jajo księcia – powiedział wreszcie Uriani. – Jakby miał gardło pełne dużych liter. E, – Rozumiem – powiedział Korson. Żaden człowiek nigdy nie uczestniczył w prezentacji jaja. To bardzo wielkie szczęście dla ciebie i wielki honor, na który przyzwala książę Renda. Corson skinął głową, jestem o tym przekonany, a teraz pora już iść, rzekł Urianin. Znaleźli się w wielkiej, pozbawionej otworów eliptycznej sali. Od czasu, gdy wpadł w ręce Urian, Corson nie zauważył żadnego okna, żadnego otworu. Prowadzącego na zewnątrz, tajna baza znajdowała się zapewne głęboko pod ziemią. Około setki urian cisnęło się w sali, zachowując pełną powagi ciszę. Tumek rozstąpił się przed korsonem i jego przewodnikiem, dzięki czemu znaleźli się w pierwszym rzędzie. Asystujący ceremonii nosili tuniki w różnych kolorach i według nich tworzyli grupki. Korson i urianin z niskiej kasty. Byli jedynymi osobami w żółtych tunikach w pierwszych rzędach, zapełnionych przez jednakowo ubranych we wpadające w błęki fioletowe stroje. Korzon usłyszał wokół siebie gdakanie i bez trudu wywnioskował, że wysoko urodzeni sąsiedzi okazywali oburzenie z powodu jego obecności. Odwrócił głowę i popatrzył w głąb sali. Za fioletowymi dostojnie czekali czerwoni. A jeszcze za nimi pomarańczowi. Na samym końcu opuszczali głowy Urianie, ubrani w żółte tuniki. Przed nim, niemal u szczytu elipsy, zamkniętej ścianami sali, wznosił się metalowy blok. Niby stół, a może skrzynia, czy też ołtarz? Po plecach przebiegł mu dreszcz. – Mam nadzieję, że to nie ja zostanę złożony w ofierze – pomyślał półżartem. Wolałbym nie odgrywać roli młodej dziewicy z historycznych powieści. Z tego co wiedział, niczego w tym rodzaju, przynajmniej na razie, nie musiał się obawiać. Urialie nie znali pojęcia boskości. Zmarłym składali cześć tylko symbolicznie. Ich metafizyka, jeśli można użyć tutaj takiego słowa, była skierowana wyłącznie na pojęcie rodziny. Rodzina była uważana za nieśmiertelną a jednostki były tylko jej przejściowymi przydatkami. Pociemniało. W ścianie u szczytu elipsy za metalowym blokiem pojawił się otwór i stopniowo powiększył się. Nastała cisza. Na salę wkroczył Ernda ubrany był w przepyszną, jaskrawo-niebieską, metalizowaną tongę, której skraj ciągnął się po ziemi. Zajął miejsce za metalowym blokiem, twarzą do zebranych, Podniósł pozbawione ciała ramiona nad głowę i wymówił kilka słów w języku starouryjskim. Tłumek odpowiedział mu nieco wyższym tonem. A jednak bardzo nas przypominają, pomyślał Corson, mimo różnicy pochodzenia, czy to przypadek, czy też inteligencja podąża zawsze prawie tymi samymi drogami. Engel Ernda utkwił se żółte oczy w Corsonie. Patrz, człowieku ziemi! Patrz na to, czego nigdy żaden człowiek przed tobą nie widział, powiedział świszczącym głosem. Metalowa skrzynia otworzyła się i powoli wynurzyła się z niej rzeźbiona kolumna, na której objęte trzema złotymi szponami spoczywało ogromne błękitne jajo. Carson mało się nie roześmiał. Było to błękitne jajo, z którego wyszedł Angarlanda. Wkrótce po jego wykluciu starannie zebrano fragmenty jaja i dokładnie je odtworzono. Z miejsca, w którym się znajdował, Korson dostrzegł spojenia upadabniające jajo do wypolerowanej czaszki. Engel Renda zamierzał przypomnieć wiernym własne pochodzenie. Pokazując im błękitne jajo, wspominał chwalebną historię Urian, stare rodzę walecznych książąt. Bez jaja, Engel Renda, mimo swych talentów, był niczym jajo było niepodważalnym symbolem dowodem jego przynależności do legendarnej rodziny Corson mimo woli był zafascynowany jajem naukowa część jego mózgu zbierała okruchy historycznych wspomnień przed pierwszą zbiorową cywilizacją na starej ziemi rodziny odgrywały podobną rolę jaką obecnie jeszcze spełniały one w społecznym życiu Urian wtedy opłacało się urodzić w potężnej rodzinie Gwałtowne zniszczenie pierwszej zbiorowej cywilizacji, spowodowane wojną współistnienia, pogłębione następnie przez rozproszenie między gwiazdami ucieknierów Ziemi, która stała się przejściowo niezdatna do zamieszkania, nie przysporzyło rodzinom znaczenia. Socjologowie za czasów pierwszego życia Corsona uważali, że ludzkość przekroczyła pewien nieodwracalny etap technologiczny. Ale dlaczego Urianie, którzy osiągnęli równorzędny poziom technologiczny, nie wykroczyli poza stadium społeczne oparte na dziedziczności? Z historycznego punktu widzenia był to paradoks. Hmm. Rozwiązanie, pomyślał Corson, znajduje się przed jego oczyma. Urianie, przynajmniej wysokiej kasty, praktykowali niemal od początku w swojej historii bezlitosną politykę selekcji genetycznej. Odkryli, może nawet empirycznie, że zabarwienie jaj ma jakiś związek z cechami osobowości mającego się wykluć urianina. I niewątpliwie było o wiele łatwiej z uczuciowego punktu widzenia nie wysiadywać lub nawet zniszczyć nieruchome jajo, niż opuścić albo zabić małą, delikatną i szamoczącą się istotę. Jednak ludzie i Urianie głęboko się różnili. Patrz, człowieku ziemi, powtórzył Urianin. Gdy zginę, jajo to starte zostanie będzie na proch, jak ścierane były jaja moich przodków, a proch ten zostanie zmieszany z moimi popiołami. Oto jajo, z którego wyszedłem i które rozbiłem mym dziobem po raz pierwszy. Oto jajo, które chroniło ostatniego księcia Uri. Nagle w głębi sali powstało zamieszanie. Engel Renda dał znak i jajo zniknęło z skrzyni. Jakiś Urianin w żółtej tunice z trudem torował sobie drogę przez tłumek, potrącił Corsona i pogdakując piskliwie, pokłonił się przed Engar Endą. Engar wysłuchał go, po czym odwrócił się do Corsona i powiedział w pangalu: Przed chwilą oddział uzbrojonych ludzi zajął pozycję o 50 kilometrów stąd. Towarzyszą im bestie, Hiprony. Przystąpili do budowy warownego obozu. Czy to zdrada? Weran pomyślał Corson. Potrzebna wam była armia. Książę Uri powiedział: Właśnie przybyła. Szli przez las. Dziwnie się czuł, gdy uświadamiał sobie, że za chwilę wraz za tonelą wpadnie w ręce werana. Krąg się zamykał. Tam w dole przeżywał swoje życie po raz pierwszy w nieświadomości, a tutaj znał już ciąg dalszy: trwoga, obóz, ucieczka pod wodzą zamaskowanego nieznajomego. Podróż przez czas i przestrzeń, niepotrzebne lądowanie na planecie Mausoleum, galopada po zakątkach wszechświata. Argistal, walki, balon, katastrofa, druga strona nieba, słowo Boga i znowu Uria, tutaj i teraz. Tam wszedł, tam teraz wchodzi. W labirynt biegnący przez cały wszechświat i nakładający się na siebie tak dokładnie, że on, korson, od swej przeszłości oddzielony był tylko grubością ściany. Labirynt rozciągał się przed nim równie nierozwikłany jak w przeszłości. Ale ponieważ wiedział, co stanie się z drugim korsonem, korsonem z przeszłości, część labiryntu, który właśnie przebył, nabierała sensu. W czasie istnienia pierwszego korsona nie znał trzeciego niebezpieczeństwa grożącego Uri. Nie wiedział także, jak uniknąć dwóch pozostałych. Teraz przyszło mu na ten temat coś do głowy. Przyszłość odkryje przed nim resztę. W to nie wątpił. Miał przeczucie, ten człowiek z mgły, ten rycerz w masce pełnej mocy, o którym Antonella powiedziała, że go jej przypomina, to będzie on sam. Miał zatem jakąś przyszłość, jeszcze raz i może jeszcze raz, a może nawet nieskończoną ilość razy, labirynt nałoży się na siebie. A on w serii powrotów będzie muskał samego siebie, aż się dobiegnie, i ten korson z przyszłości będzie znał nowy odcinek Labiryntu, i być może zrozumie jego kształt i cel, wnosząc wtedy do swojego życia niezbędne poprawki. Przypomniał sobie słowa Boga. W odległej przyszłości kontrolowali oni swoje egzystencje, a ich przeznaczenie nie było zwykłą nicią, rozciągniętą między narodzinami i śmiercią lecz było całą tkaniną, więcej nawet, wielowymiarową osnową napinającą przestrzeń. Bogowie, pomyślał, stwarzają wszechświat, tworząc samych siebie. Wiedział także, że w swej przyszłości odnajdzie Antonelę, gdyż ona pamiętała, że się spotkali i straci ją znowu, ponieważ ona kochała go i żałowała go wtedy na ulicach Dioto, skąd go zabrała. Pomyślał, że i on z kolei kochał ją i żałował jej i miał nadzieję, że splątane pasemka ich życia zwiążą się na koniec. Możliwość ta była jeszcze ukryta w fałdach czasu. Miał te dwa momenty stałe, jak przypuszczał, i znane ze swej przyszłości: moment, kiedy przyjdzie uwolnić Antonelę i samego siebie, i chwila, w której spotka Antonelę zapragnął, by określały one krzywą, która gdzieś w czasie będzie dla nich wspólna. Ale chwilowo musiał tę przyszłość stworzyć, gdyż oba te momenty zależały od jego działania. Musiał dobrze wykonać swoje zadanie. Zadanie postawione przez kogo? Może przez innego korsona, jeszcze bardziej oddalonego od teraźniejszości, który postanowił rozproszyć krążące nad urią cienie. Czy mógł wybrać lepszego sprzymierzeńca niż samego siebie? Aby żył człowiek jutra, Wczorajsze zasadzki musi usunąć człowiek z przeszłości, który o tym z przyszłości nic nie wiedział. Przypomniał sobie rozterkę Engar Endy, jakby nurtującą go od dawna, podczas gdy trwało to zaledwie kilka godzin. Książę Uri protestował, że nie potrzebuje w ogóle werana, nie ufał ludziom i pogardzał nimi wystarczająco mocno, aby słuchać ich tylko wtedy, gdy ich kupił. Według niego wystarczała broń, którą pokazał. Kule z szarego metalu, mogące wywołać pioruny na drugiej półkuli i szklane działa cienkie jak igły, lecz przebijające góry oraz obrazy, które wyświetlane na niebie mogły odebrać pamięć całej armii. A świszczącym głosem twierdził, że w wojnie sprzed sześciu tysięcy lat książęta Uri przegrali przez zdradę, która zakradła się w ich szeregi, a nie przez słabość. Corson niemal mu uwierzył. Zapewne ziemia też miała dosyć straszliwych puklerzy i włóczni nicości. Może rozgrywka była równa. Lecz dzięki temu rezultat teraźniejszości był jeszcze pewniejszy. Ludzie z Uri i te wielkie ptaki, które staną po stronie pokoju, nie wytrzymają nawet jednego dnia. Corson powiedział: Potrzebna jest wam armia. Uporczywie pojawiał mu się przed oczyma obraz milionów zabitych kobiet, milionów mężczyzn w niewoli? Wziął pod uwagę konieczność okupacji, podboju i powtórzył z naciskiem. Potrzebna wam jest armia. Dodał jeszcze. Jutro kosmos będzie wasz. Potrzebna będzie flota, specjaliści. Ilu możecie zmobilizować? Urianin pogrążony był w myślach, a Korsan przechwytywał inicjatywę. Ilu masz wiernych? Urianin odpowiedział z zadziwiającą szczerością, utkwiwszy w nim płaskie, żółte, usłane zbyt niebieskimi gwiazdkami oczy. Pięćset, może tysiąc, ale urian z hańbieni przebywaniem w ludzkich siedzibach: Dioto, Sifar, Nulk, Riden, stanął ze mną pod sztandarem błękitnego jaja. Zapewne ilu ich jest? Około trzydziestu milionów tak mało zagryzł wargi. Podczas dawnej wojny miliardy Urian groziły mocarstwu słonecznemu. Niewątpliwie wielu z nich wyemigrowało na inne planety w ramach galaktycznego pokoju. Ale Corson jednak domyślał się czegoś innego. Była to historia rasy skazanej przez pokój, ponieważ wojna i podbój były zbyt głęboko wpisane w ich geny. Przed sobą miał wściekłość i okrucieństwo przedestylowane długą dekadencją. Istnieli przecież ludzie, zawdzięczający swą nieopanowaną agresywność dziedziczności. Posiadali o jeden gęs za dużo. Chociaż filozoficznie w porządku, byli oni w pewnej mierze potworkami. Społeczeństwo kiedyś przynajmniej eliminowało ich lub izolowało, dając im szansę uniknięcia fatalizmu. Czy możliwe, aby z tego punktu widzenia potworkami były całe rodzaje? Skazane na wojnę lub na wymarcie. Przeznaczenie ludzi nie było tak bardzo odmienne. Mieli za to szansę, że ich psychofizyczna konstytucja pozwalała im żyć w pokoju. Niewielką szansę. Corsona zaskoczyła myśl. Ujani nie mają przyszłości. Znaczyło to także co innego. Wojna nie ma przyszłości. Tymczasem musiał ją prowadzić. Powiedział. Potrzebujecie armii. Okupacja, następnie kosmos. Weran jest najemnikiem. Przyrzyknijcie mu bitwy i władzę w imperium. I jeszcze jedno. Mówiłem o dzikim Hipronie. Wkrótce na tej planecie tysiące ich będzie siało spustoszenie. Jak sobie z nimi poradzicie? Jak unikniecie tego niebezpieczeństwa na własnej planecie? Zajrzyjcie do archiwów, zapytajcie ekspertów. Hiprony mogą stawić czoła waszej broni. Wystarczy, że dokonają skoku w czasie. Za to Weran może je potropić i zlikwidować. Posiada oswojone hiprony. Zawrzyjcie z nim sprzymierze. Zniszczycie go później. A może boicie się starego wojaka i kilkusetek żołnierzy? Urianin przymknął swe podwójne powieki. Pójdziesz z nimi porozmawiać, Gorson. Będą ci towarzyszyć dwaj Urianie. Jeżeli spróbujesz mnie oszukać, umrzesz. Corson wiedział, że wygrał małą partię. Szli dalej przez las i martwe kawałki drzew, nieprzepominających ziemskich, pękały pod nogami Corsona. Urianie posuwali się bezszelestnie, byli delikatni. Po swoich skrzydlatych przodkach czyli puste kości. Mógłby ich rozciągnąć dwoma uderzeniami. Słyszał ich charkot, ale trzymali w szponach wycelowaną w niego zabójczą broń i poza tym byli mu potrzebni. Jego pierwsza noc na planecie. Ciemności były równie nieprzeniknione i jak teraz nasłuchiwał szmerów lasu, próbując ustalić, gdzie przyczaiła się bestia. Teraz miał do czynienia z nową bestią ludzką weranem. Zostawili wehikuł za sobą daleko do bosu, mając nadzieję, że w zamieszaniu spowodowanym atakiem, czy raczej jego własną ucieczką i ucieczką Antonelli, ich zbliżanie będzie niezauważone. Popatrzył na zegarek. W tej właśnie chwili inny Korson przechodził przez obóz pod dowództwem nieznajomego, którym był on sam. Zbliżali się do Hipronów. Nieznajomy o twarzy zmroku, a którym był on sam, siodłał jedno ze zwierząt. Pomagał Korsonowi i Antonelli zapiąć pasy. Wszyscy troje i oba Hiprony zniknął na niebie i w czasie. Za chwilę. Jego pierwsza noc na planecie, tym razem także nie odważył się zapalić światła, lecz miał nałożone szkła kontaktowe będące noktowizorami, pozwalający widzieć w podczerwieni. Wyjątkiem plam, Ziemia wydawała się czarna, równie czarna jak niebo, które pozbawione było gwiazd. Pnie różowiły się, kawałki kory, miejsca względnie intensywnej wymiany energetycznej były pomarańczowe. Na ziemi tu i ówdzie jakiś kamień oddawał ciepło nagromadzone w ciągu dnia i blado świecił. Spostrzegł małą świecącą plamę cichutko przemykającą w zaroślach. Przestraszone zwierzę poczuł zapach spalonej żwicy i stopionego piasku. Obóz był niedaleko. Czy ten historyczny moment to już teraz? Zastanawiał się. Tyle rzeczy na tej planecie od tego zależało. Czy weran zgodzi się. Co się stanie, jeżeli ludzie wyrana Zaczną strzelać, jeżeli zostanie zabity? Przymierzenie dojdzie do skutku Bestie nadal pozostaną na wolności Bestie ludzkie i inne Będzie wojna, a może dwie Między tubelcami Uri i ludźmi Między Urią i Radą Galaktyczną Albo Urzędem Bezpieczeństwa Nieważne jak się to nazywa Jakaś instytucja na pewno istnieje Coś się załamie Rysa przebiegnie przez wieki I wstrząśnie przyszłością tego był pewny. Nie było innych przyczyn jego obecności tutaj. Wysłano go dla zespojenia wyłomu, nie mówiąc mu ani jak, ani dlaczego. Historyczna chwila. Miejsce i data, gdzie krzyżuje się wiele linii czasu, gdzie spotkał samego siebie, nie wiedząc o tym, i gdzie teraz z własnej woli rozmijał się z sobą. Historyczny moment. Jakby ktokolwiek miał o tym pamiętać. Jakby historia utkana była zbite w podpisywanych i zrywanych przymierzy i układów. Podczas gdy ona była wręcz ich przeciwieństwem. W złudnym spokoju lasu zrozumiał, że to, co zasługiwało na miano historii, było przeciwieństwem wojny. Historia była tkaniną, wojna była rozdarciem, a wojny zawziętymi kolcami rwącymi sukno historii, która zawsze, albo przynajmniej do tej pory, naprawiała się z biologicznym uporem. Pomyślał znakłym przerażeniem, którego nie wywołała w nim nawet perspektywa napotkania wartowników Verana. On, Corson, poczuł się spadkobiercą, poczuł swoją jedność z miliardami, miliardami ludzi narodzonych i zmarłych w przeszłości, którzy z własnych ciał i życia utkali ogromną tkaninę historii. Czuł się odpowiedzialny i solidarny z miliardami, miliardami ludzi i innych mających się narodzić istot, Spróbuję dać im szansę i zaproponuję odpowiedź tym, którzy już nie żyli. Ten prawdopodobny konflikt to nie była nawet duża wojna. Żadna jednak wojna nigdy nie była ważniejsza. Bitwa, która rzuca miliony gwiazd do lotów jedne na drugie, jak i ta, która srożyła się sześć tysięcy lat wcześniej, nie ma większego znaczenia niż pierwsza walka między dwoma pitekantropami uzbrojonymi w nieobrobione kamienie. To zależy od punktu widzenia. Zasłona drzew przeżydziła się. Zamigotały światełka. Cienka, purpurowa linia, o której korson wiedział, że była śmiertelnie niebezpieczna, dzieliła noc przerywanymi przez pnie kreskami. Korson dał znak. Uljanie w milczeniu znieruchomieli. Zaledwie dobiegały go ich krótkie i lekkie oddechy. Umówili się, że dalej pójdzie sam i sam będzie rozmawiał z Weranem aż do zawarcia pierwszej umowy. Ale na szyi zawieszono mu nadajnik. Nie wątpił, że Engaranda był na podsłuchu. Przerywana linia zniknęła. Corson zawahał się. Z obozu dobiegł spokojny głos: Corson wiem, że tam jesteś to był głos Verana. Ruszył w kierunku brunatnego dysku jakiegoś reflektora. Mimo świadomości, że w jego plecy, a także w pierś wycelowano broń. Udawał obojętność. Więc wróciłeś i miałeś czas na zmianę ubioru? Głos zabrzmiał raczej z ironią niż ze złością. Beran umiał nad sobą panować. A panią umieściłeś w bezpiecznym miejscu? Jestem. Zwyczajnie powiedział Corson. Dobrze, wiedziałem, że wrócisz. Wystarczył mały patrol wysłany w przyszłość. Tak jak wiedziałem, gdzie ciebie szukać za pierwszym razem. To Ty przecież wskazałeś mi to miejsce. Przypuszczam, że masz ważny powód, proponując mi tę bazę na zapleczu poklęsce na Argystal. I masz mi coś do powiedzenia. Zbliż się trochę. Nie zostawię mojej linii obrony przez cały czas wyłączonej. Corson podszedł bliżej, zanim zalśniła purpurowa linia, poczuł w kościach charakterystyczną wibrację. No więc, Corson, co też masz mi do zaoferowania? Przymierze powiedział Corson, którego pan diabelnie potrzebuje. Weran nawet nie mrugnął. Jego szare oczy błyszczały w twardym świetle reflektorów. Wyglądał jak zgruba, ciosana rzeźba. Jego ludzie byli do niego podobni. Dwóch z nich znajdowało się za Weranem. Nieruchomych, stężałych, ale z niewątpliwie czujnym palcem na spuście małego pistoletu o zaostrzonej lufie, bez widocznego otworu. Można było wziąć je za zabawki, Sześciu innych rozstawionych było szerzej niż w półkolu, którego środek zajmował Corson. Znajdowali się w odpowiedniej odległości, ale zbyt daleko, by mógł dosięgnąć któregokolwiek z nich po rozpaczliwym skoku, a przed oddaniem przez niego strzału. To byli zawodowcy i w jakimś sensie uspokajało go to. Nie groziło mu z ich strony, ze strzelają pod wpływem jakiegoś impulsu, zanim padnie rozkaz albo zanim rzeczywiście zostaną zagrożeni. Tylko Weran nie nosił broni. Jego ręce były niewidoczne. Za plecami lewy nadgarstek, niewątpliwie ujęty palcami prawej ręki. Postawa znana pułkownikom. W innym życiu, w innym czasie, Corson często miał do czynienia z pułkownikami. Werana będzie ciężko pokonać. Mogę cię zabić, powiedział Weran. Nie zrobiłem tego jeszcze, ponieważ wysłałeś tę wiadomość i wyciągnąłeś mi ten cholerny kolec z nogi. Czekam na wyjaśnienia, Corson. Oczywiście, powiedział Corson. To była wiadomość od ciebie, czy też od kogoś innego? Od kogo miałaby pochodzić? Odrzekł spokojnym głosem Corson. Wiadomość przez niego podpisana, ale nie pamiętał, żeby ją wysłał. Nawet nie umiałby jej zaadresować do Werana, a bez wątpienia naznaczała spotkanie, miejsce i tę dokładną chwilę i sposób opuszczenia Argistalu, w momencie gdy sytuacja stawała się dla Werana beznadziejna. Wiadomość, którą wyślę później. Wiadomość ta może być częścią planu, który zaczął przygotowywać. Znaczyło to, że w przyszłości zaistniała pełniejsza, solidniejsza jego wersja, wersja, którą być może rozwinie sam, gdy będzie wiedział i mógł więcej rzeczy, a ich fragmenty jeszcze odkryje. Ale jeżeli coś poszłoby nie tak, gdyby Weran nie zgodził się na przymierze, czy mógłby wysłać wiadomość? Ponieważ wiedział, że będzie wiadomość, że bez tej wiadomości Weran nie mógłby przybyć na Urię, będzie musiał ją wysłać. Lecz kiedy przyszło mu to i kiedy raczej przyjdzie mu to do głowy? Teraz czy później? Czy wysłałby ją także, gdyby nie wiedział, że Weran ją otrzyma? Trudno było rozwinąć strategię, czy nawet teorię wojny w czasie. Najpierw potrzebne było praktyczne doświadczenie. Za długo myślisz nad odpowiedzią, Powiedział Weran. Nie lubię tego. No cóż, mam dużo do powiedzenia, a to miejsce nie jest idealne. Weran dał znak. Nie ma przy sobie broni ani bomby, powiedział jeden z mężczyzn. Tylko nadajnik na szyi, sam dźwięk, bez obrazu. Zgoda, powiedział Weran. Chodźmy. Każdy człowiek ma jakiś cel, odezwał się Weran. Nawet jeżeli sam o tym nie wie. To, czego nie rozumiem, Corson, to Twoje pobudki. Motorem działania niektórych jest ambicja, jak w moim przypadku. Inni działają ze strachu, innych jeszcze w niektórych okresach ożywia pogoń za pieniędzmi. Ale czy wiedzie im się dobrze, czy źle, ich działania są jak strzały skierowane w ten cel. Twojego jednak celu, Corson, nie dostrzegam, a tego nie lubię. Nie lubię zadawać się z kimś, kogo celu nie pojmuję. Powiedzmy, że powoduje mną ambicja i działam ze strachu. Przy pomocy tych Urian chcę stać się kimś ważnym i boję się. Jestem człowiekiem ściganym, przestępcą wojennym. Tak jak pan Weran. Pułkownik Weran poprawił go Weran. Jak pan, pułkowniku? Nie zależy mi na powrocie na Argistal, na przeżywaniu nieskończonej i niedorzecznej wojny. Czy to nie jest sensowne? Wiesz, Powiedział powoli Weran, starannie wypowiadając słowa. Że na Argi wojny nie mają sensu? Że tam niczego nie można podbić? Takie mam przeczucie. Twoja postawa jest zbyt logiczna. Kiedy wróg chce, abyś uwierzył, że wykonał pewien manewr, stara się mieć dobre, solidne powody, aby tak zrobić. Zabezpiecza sobie odwrót i robi jeszcze coś. A wtedy wpada w zasadzkę. Chce pan, żebym zaczął popakiwać, Bo jestem zagubionym w czasie i przestrzeni biedaczkiem, który został wyciągnięty z gargi stal przez handlarzy niewolników i sprzedany bandzie fanatycznych ptaszysk? No tak, ta wiadomość udział Weran. Korson oparł ręce na stole i próbował rozluźnić mięśnie. A więc twierdzisz, że wysłałeś ją za pośrednictwem Urian, ale ja ją zgubiłem. Czy możesz mi przypomnieć jej treść? No cóż, naznaczyłem panu spotkanie tutaj. Pułkowniku, wyjaśniłem, jak opuścić Argistal. Mówiłem, dokładna treść Corson. Corson oglądał swoje ręce. Wydało mu się, że krew odpływa spod paznokci, że palce stają się kredowo-białe. Zapomniałem, pułkowniku. Przypuszczam, Corson, że jej nie znasz, powiedział Wolno-Weran. Wydaje mi się, że tej wiadomości jeszcze nie wysłałeś. Gdybyś pracował dla kogoś, kto wysłałby ją w twoim imieniu, znałbyś jej treść. Wiadomość ta należy do twojej przyszłości, a ja nie wiem, czy mogę tej przyszłości zaufać. Przyjmijmy pańską hipotezę, zaproponował Gorson. Wtedy ogromnie przysłużę się panu przyszłości. Czy ty rozumiesz, co to oznacza? Podsumował Weron. Zapadła cisza. Potem Weran, wpatrując się w Corsona, powiedział nerwowo. Nie mogę cię zabić, przynajmniej dopóki nie wyślesz tej wiadomości. Nie martwi mnie myśl, że nie jestem w stanie cię zabić. Nie zabijam dla przyjemności. Faktem jest, że nie mogę napędzić ci strachu. Tego nie lubię. Nie lubię wysługiwać się kimś, kogo nie rozumiem i kogo nie przerażam. A więc pat”, powiedział Corson. Padł? To słowo związane z grą w szachy a oznaczającą partię nierozstrzygniętą. Nie jestem graczem. Za bardzo lubię wygrywać. To nie jest gra probabilistyczna, raczej ćwiczenie strategiczne. Rodzaj wojny błyskawicznej z czynnikiem czasu jako nie wiadomo? Nie, odrzekł Corson, bez czasu. Waran krótko się zaśmiał. Za łatwe. To by mnie nie bawiło. Czas, pomyślał Corson, i dobrze zorganizowana mechanika. Jestem chroniony przez wiadomość, którą prawdopodobnie wyślą sam, której treści jeszcze dokładnie nie znam i o której istnieniu jeszcze godzinę temu nic nie wiedziałem. Idę po swych własnych śladach, nie wiedząc, jak uniknąć pułapek. A co się stanie, jeżeli zostaną zabity? Jeżeli nie wyślą tej wiadomości, zapytał Corson. Martwi cię filozoficzny aspekt rzeczy. Nie mam pojęcia, może ktoś inny przyśle identyczną wiadomość albo inną, albo nigdy nic nie otrzymam. Zostanę tam i dam się pokrajać na kawałki. Uśmiechnął się szeroko, i Korson dostrzegł, że nie ma zębów, a jedynie zaostrzoną sztabkę białego metalu. Może już teraz jestem uwięziony, albo gorzej? Na Argistalu nie, na długo pozostaje się Martyn. I to tak, że wiesz? Powiedziałem panu, że tam byłem. Najgorsze, co się może zdarzyć, powiedział Weran, to nie zostać zabitym, to przegrać bitwę. Lecz pan jest tutaj. Ale zależy mi na tym, żeby tam zostać. Kiedy żongluję się możliwościami, najważniejsza jest teraźniejszość. Odkrywa się to prędzej czy później. Teraz mam całkiem nową szansę i chcę z niej skorzystać. A zatem nie może pan mnie zabić, powiedział Gorson. Żałuję tego, odrzekł Weran, nie dla samego faktu, — Dla zasady. Nawet nie może pan mnie zatrzymać. Wybranym przeze mnie momencie będą musiał odejść, aby mieć szansę na wysłanie tej wiadomości. — Będą ci towarzyszył — powiedział Weran. Corson poczuł, że jego pewność słabnie. — Wtedy nie wyślą tej wiadomości. — No cóż, Corson, zmuszę cię. W pewnym momencie Corsonowi przyszła na myśl kwestia podsumowująca problem. Wiedział, że znalazł rysę w systemie Verana. Dlaczego nie miałby pan wysłać tej wiadomości sam? Weran potrząsnął głową. Corson, nie żartuj sobie ze mnie. Argystal jest na drugim końcu wszechświata. Nawet nie wiedziałbym, w jakim kierunku należy się udać. Bez współrzędnych przekazywanych przez ciebie, nigdy nie znalazłbym drogi do tej planety. Nawet przez miliard lat a jeszcze istnieje teoria informacji jaka teoria nadajnik nie może być własnym odbiornikiem. Cierpliwie powiedział Weran. Nie mogę sobie samemu dać znaku. Spowodowałoby to serię oscylacji w czasie, co skończyłoby się stłumieniem i eliminacją zakłócenia. Zniknęłaby odległość między punktem początkowym a punktem przybycia i zniknęłoby wszystko, co znalazłoby się w interwale. Z tego powodu nie pokazałem ci tekstu tej wiadomości. Nie zgubiłem jej. Znajduje się pod moim łokciem, ale nie chcę zmniejszać Twoich szans na jej wysłanie. Wszechświat nie znosi sprzeczności, powiedział Corson. Jest to smutnie antropomorficzny punkt widzenia. Wszechświat zniesie wszystko, a nawet matematyka dowodzi, że zawsze możliwe jest skonstruowanie systemów całkowicie sprzecznych, wykluczających się nawzajem, niezależnie od ich mocy. Uważałem matematykę za spójną, cicho powiedział Corson. Punktu widzenia logiki, hipoteza ciągłości zaskakujesz mnie, Gorson, zarówno swoją ignorancją, jak i wiedzą. Hipoteza ciągłości została obalona 3000 lat temu czasu lokalnego, a zresztą nie ma ona z tą sprawą wiele wspólnego. Prawdziwe jest tylko to, że teoria oparta na nieskończonej liczbie pewników zawsze zawiera w sobie sprzeczność. To dlatego, pomyślał Gorson, wracając wstecz, Posuwam się po omacku ścieżkami czasu. Mój zdublowany odpowiednik z przyszłości nie może mi powiedzieć, co powinienem zrobić. A jednak pojawiają się szczeliny, docierają do mnie okruchy informacji, na których podstawie próbuję się orientować. Musi istnieć jakiś fizyczny próg, poniżej którego perturbacja jest bez znaczenia. Jeżeli spróbuję wyrwać mu ten papier z wiadomością, zmusić przyszłość. – Nie robiłbym tego na twoim miejscu – powiedział Weran, jakby czytał w jego myślach. – Ja też nie za bardzo wierzę w nieagresywną teorię informacji, lecz nigdy nie odważyłem się spróbować. – Jednakże w dalekiej przyszłości bogowie nie wahają się – pomyślał Corson. – Bawią się możliwościami, podnieśli próg na poziom wszechświata, a w takim przypadku bariery upadają. – Wszechświat otwiera się – Wyzwala, pomnaża. Konieczność, to co jest napisane, mąci się. Człowiek przestaje być więźniem tunelu łączącego jego narodziny ze śmiercią. Przestań śnić, Corson. Przerwał mu tok myślenia Weran. Powiedziałeś mi, że te ptaki posiadają fantastyczną broń, którą oddadzą mi do użytku. Powiedziałeś także, że bez pomocy ujan nigdy nie zlokalizuje miejsca pobytu na tej planecie dzikiego hiprona. I że oni w zamian potrzebują mnie, człowieka doświadczonego w technikach prowadzenia wojny, mogącego dokonywać podbojów na ich rachunek i mogącego unieszkodliwić tego Hiprona, zanim się rozmnoży i uczyni prawdopodobną interwencją Urzędu Bezpieczeństwa, co doprowadziłoby niewątpliwie do ich własnej neutralizacji. Możliwe, że masz rację. Wszystko tak dobrze do siebie pasuje, prawda? Nagle wyciągnął rękę gestem tak gwałtownym, że Korson nie mógł go powstrzymać ani nawet odskoczyć w tył. Palce najemnika musnęły mu szyję. Weran nie próbował go jednak udusić. Zerwał mu z szyi nie większy niż amulet nadajnik, zawieszony na łańcuszku. Zamknął go szybko w małym, czarnym pudełku, które trzymał ukryte w dłoni. Korson złapał go za rękę, ale Weran uwolnił się krótkim ruchem. No, teraz możemy mówić szczerze, nie będą nas słyszeli. Cisza ich zaniepokoi powiedział korson z przerażeniem i jednocześnie z ulgą. Nie doceniasz mnie, przyjacielu, rzekł zimno Beran. W dalszym ciągu słyszą nasze głosy. Rozmawiamy o deszczach i pięknej pogodzie, o technikach walki i korzyściach ewentualnego przymierza. Nasze głosy, rytm naszych konwersacji, długość przerw, a nawet szmer naszych oddechów zostały przeanalizowane. Jak myślisz, dlaczego rozmawialiśmy tak długo? W tej chwili mała maszynka produkuje im konwersację, może nieco nudną, ale wedle życzeń budującą. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podjąć nowy środek ostrożności. Wyposażę cię w nową biżuterię. Weran nie dał żadnego znaku, lecz Korson poczuł, jak pytają go mocne ręce. Palce, których nie widział, zmusiły go do podniesienia głowy. Przez chwilę wydało mu się, że poczynają mu gardło. Dlaczego mieliby go zabijać teraz? Dlaczego w ten krwawy, widowiskowy i brudny sposób? Może Weran lubił być skąpany we krwi swoich ofiar. Jest jeszcze wiadomość pomyślał Corson, czując zimno metalu na gardle. Powiedział, że nie może mnie zabić. Szczęknął malutki zamek. Corson podniósł ręce do szyi. Naszyjnik był duży, ale lekki. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza, powiedział Weran. Przyzwyczaisz się. Grozi Ci noszenie tego przez jakiś czas, może przez całe Twoje życie. W środku znajdują się dwa niezależnie działające urządzenia wybuchowe. Jeżeli będziesz usiłował go zdjąć, wybuchnie i możesz mi wierzyć, eksplozja będzie wystarczająco gwałtowna, aby zabrać razem z Tobą na argistal każdego, kto znajdzie się w pobliżu. Jeżeli spróbujesz użyć przeciw mnie albo przeciw mojej armii jakiejkolwiek broni od maczugi do transfixera, który jest najstraszliwszą zabawką znaną i z doświadczenia, naszyjnik wstrzyknie ci bardzo skutecznie działającą trucizną. Także wtedy, gdy dasz rozkazy mające za cel użycie tych broni przeciw mnie przez kogoś innego. Nawet wtedy, gdy ograniczysz się do przygotowania planu walki przeciw mnie. Urok tej rzeczy polega na tym, że to ty sam powodujesz jej uruchomienie, niezależnie od czasu i przestrzeni. Jest ona uczulona na specyficzną świadomą agresję. Możesz mnie nienawidzić, ile Ci się żywnie podoba, a także możesz mnie niszczyć w snach sto razy na dobę, jeżeli cię to bawi. I nic ci nie grozi. Możesz bić się jak lew, ale ani przeciw mnie, ani przeciw moim ludziom. W ostateczności możesz spróbować sabotażu, lecz to już moja sprawa. Widzisz teraz, Corson, że możesz być moim sprzymierzeńcem, lub możesz zachować neutralność. Nie możesz jednak być już moim wrogiem. A jeżeli poniża to twoją godność, to pomyśl, że cała moja osobista ochrona nosi to samo. Popatrzył na Corsona z zadowoloną miną. Czy przed chwilą właśnie to nazwałeś patem? Coś w tym rodzaju przyznał Corson ale Urianie będą się dziwili. Zrozumieją. Ponadto trzymali już oczyszczoną wersję naszej rozmowy. Ich mały nadajnik nie jest taki niewinny. Na odpowiedni sygnał może wytworzyć wystarczające ilości gorąca, aby cię zabić. Gdyby byli przebieglejsi, zastosowaliby urządzenia autonomiczne. Napijesz się czegoś? Chętnie. Oczekł Corson. Werand wyciągnął z szuflady stołu flakonik i dwa kryształowe kieliszki. Napełnił je do połowy. Dał przyjacielski znak Korsonowi i wypił łyk. Życzyłbym sobie, żebyś nie miał mi tego tak bardzo za złe. Lubię cię, Korson, a ponadto potrzebuję cię, ale nie mogę ci ufać. To wszystko wokół pasuje zbyt dobrze, a jest tak tylko dlatego, że ty tu jesteś, że tu byłeś, że tu będziesz i nawet nie wiem, co tobą powoduje, co w tobie naprawdę siedzi. To, co mi proponujesz, Korson, to zdrada ludzkości. To znaczy stanąć do dyspozycji tych fanatycznych ptaków, które marzą tylko o zniszczeniu człowieka, w zamian za swoje własne bezpieczeństwo i ewentualne nadzwyczajną władzę. Załóżmy, że mogą to przyjąć. Ty nie wyglądasz, Corson, na zdrajcę własnego gatunku. Czy też może faktycznie nim jesteś? Nie mam wyboru, odparł Corson. Jak na człowieka działającego pod przymusem wykazujesz wyjątkową przedsiębiorczość. Udaje ci się przekonać te ptaki, by zawarły ze mną przymierze, i sam przychodzisz je wynegocjować. Co więcej, sprowadzasz mnie tutaj w tym celu. Dobrze. Załóżmy, że uda ci się wpuścić mnie zasadzkę. Znikam. Zostajesz sam razem z ptakami. Już teraz zdradzasz swój gatunek wydając mnie istotą, które z Twojego punktu widzenia nie są więcej warte niż ja, które nawet nie są humanoidalne. I wiesz, że będziesz zmuszony zrobić to jeszcze raz. To nie jest do Ciebie podobne. Ptaki nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ tak naprawdę nie znają ludzi, ponieważ biorą Ciebie za zwierzę, za dzikie zwierzę, które będzie okradało ich gniazda i które można uswoić albo raczej poskromić. Ale ja takich żołnierzy jak Ty, Corson, widziałem tysiące. Wszyscy niezdolni do zdrady swego gatunku, swego kraju, swego wodza. O, nie wynika to z jakiejś cnoty, chociaż wszyscy w to wierzą, lecz wojskowego szkolenia. A zatem pozostaje inna możliwość: próbujesz uratować rodzaj ludzki. Przyjąłeś, że korzystniejszy będzie podbój Uri, a później całego tego gwiezdnego rejonu. Dokonany przez człowieka, a nie przez któregoś z tych opierzonych fanatyków. Sprowadzasz mnie. Proponujesz mi przymierze z Urianami, ponieważ przypuszczasz, że będzie ono niestałe, że prędzej czy później dojdzie do konfliktu, gdy warunki przymierza zostaną spełnione. I masz nadzieję, że wytępią Urian. Może wtedy mógłbyś się mnie pozbyć. Nie potrzebujesz mi nawet nic mówić. Prośba o moją pomoc przeciw Urianom. Byłaby niepotrzebna, jeśli istnieje ryzyko, że Cię zdradzą. Wiesz, że koalicja jest wybuchowa. Jest także dziki hipron, powiedział bardzo zimno Corson. Zgadza się. Potrzebuję go i jednocześnie uwalniam Urię od drugiego niebezpieczeństwa. Czy nie mam racji, Corson? Czy akceptuje Pan moje propozycje? Odparł Corson. Weran uśmiechnął się krzywo nie wcześniej niż podejmę odpowiednie środki bezpieczeństwa.